Dzień dobry, drodzy rodzice. Czas pandemii i zdalnej nauki dosyć mocno pokiereszował polskie rodziny. Ani dla rodziców, ani tym bardziej dla dzieci nie jest to łatwy czas, bo niesie on ze sobą bardzo wiele różnych istotnych w naszym życiu konsekwencji. Ja nazywam się Anna Kozimor-Cyganik, od 15 lat jestem nauczycielem, więc na co dzień obserwuję, co dzieje się z naszymi dziećmi, co dzieje się z młodzieżą. Jestem również trenerem edukacyjnym w Warszawskim Instytucie Kształcenia EcoTour, ale przede wszystkim jestem mamą, która po prostu martwi się, obserwując, jak jej własne dzieci czują się coraz gorzej psychicznie i wymagają dodatkowego wsparcia. Właśnie z tego powodu razem z dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mogilnie, panem Maciejem Herwartem, chcielibyśmy Was 25 lutego w godzinach od 16 do 18.15 zaprosić na szczególny webinar. Webinar, który będzie poświęcony relacjom, będzie poświęcony wsparciu, jakiego my dorośli możemy i powinniśmy udzielać naszym dzieciom. Warto wiedzieć, że 44% polskich dzieci i nastolatków już dzisiaj jest diagnozowanych jako ci, którzy mają objawy depresji. Dzisiaj, oprócz problemów z nauką, nadrabianiem zaległości z nauki zdalnej, na pierwszym miejscu stoją zagrożenia związane z zaburzeniami psychicznymi, zaburzenia dotyczące odżywiania, dotyczące snu, ale przede wszystkim właśnie depresja i nerwica z odmianą nerwic lękowych. Tak więc, drogi rodzicu, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat kondycji psychicznej swojego dziecka, jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak rozmawiać z własnym dzieckiem, a jakich słów absolutnie nie używać, to spotkanie jest dla Ciebie. W ciągu 2 godzin dowiecie się Państwo, co tak naprawdę zadziało się w mózgach naszych dzieci, co się stało z ich stanami emocjonalnymi. Dostaniecie również szereg różnych wskazówek do pracy z tymi dziećmi tak, aby Wasze relacje odżyły, być może uległy pogłębieniu, ale przede wszystkim, żebyście jako rodzice stanowili solidne wsparcie dla własnych dzieci, bo one dzisiaj tego bardzo potrzebują. A zatem 25 lutego od godziny 16 do 18.15 z całego serca Państwa na to spotkanie zapraszam. Nie może Was tam zabraknąć. Do zobaczenia.